PKN Orlen od dawna sprawuje opiekę nad sokołami wędrownymi, które zagnieździły się na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. Po co Orlenowi te sokoły? PKN Orlen uczestniczy w odbudowie populacji sokoła wędrownego, który to jest gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem od 25 lat. Przez ten czas wykluło się dokładnie 57 piskląt, z czego bardzo się cieszymy, wręcz szczycimy. To też jest w mojej ocenie potwierdzenie, że otoczenie zakładu sprzyja temu rozwojowi. A ponadto sam projekt uwrażliwia ekologicznie, też wspomaga badania naukowe, integruje i pracowników, i lokalną społeczność, ponieważ no, do tego gniazda, już do tych gniazd, bo teraz mamy kolejne, doprowadzony jest monitoring online. Także z tego miejsca zachęcam, zapraszam do śledzenia losów sokołów, bo dostarczają one dużych emocji właśnie, szczególnie w okresie lęgowym. Jakie działania PKN Orlen podejmuje na rzecz ochrony tego gatunku? Tak jak wspominałem, mamy dwa gniazda. Oczywiście myślimy o rozszerzaniu tego programu. Tutaj współpracujemy ze Stowarzyszeniem Sokół, które pomaga nam właśnie w różnego rodzaju przeglądach, właśnie w dokumentowaniu, przygotowywaniu różnych materiałów, czy też w obrączkowaniu. Także takie działania prowadzimy. Wiemy, że w tym roku nasze płockie sokoły również doczekały się jaj. Ile jaj zostało złożonych? W tym roku mamy pełen lęk, 4 jaja, tak jak w ubiegłym, także bardzo się cieszymy. No i czekamy na młode. A kiedy możemy spodziewać się młodych? Myślę, że pod koniec kwietnia powinno zacząć się klucie. Zachęcam wszystkich do obserwacji, zwłaszcza w tym czasie, bo to są wspaniałe momenty. Czy w tym roku również będziemy mieć konkurs z nadaniem imion młodym? Tak, oczywiście. Już teraz zapraszam wszystkich do wymyślania imion, czy to związanych z zakładem, czy może właśnie, jeśli Państwo będziecie obserwować sokoły, to może coś Wam, klucie, może coś Wam wpadnie do głowy, może któryś będzie bardziej leniwy i zasugerujecie się tym zachowaniem i wymyślicie jakąś fajną propozycję. Oczywiście będzie konkurs, ogłosimy go, zapraszamy i oczywiście będzie później obrączkowanie naszych sokołów.